Witam ekipa, cześć. Właśnie dzisiaj vloga powinienem strzelić, wyłączymy, podglądu. Po rosyjsku, bo dwa tematy krótkie, czyli wiadomo, Sasza Powietkin, ten dodatkowy temat to Murat Gasijew, od niego zacznę. Rozmawiałem z Muratem, rozmawiałem z jego ludźmi, po prostu no, strata czasu. Podoba mi się, jeden z moich kolegów w Rosji napisał, że no, to było kompletnie bez sensu, to było jak natłuczenie jakiegoś pijaka na ulicy. Fajnie też nazwał Nuriego Seferim nienauczonym boksu grubym wujkiem z Albanii. Strata czasu, wiadomo, ponad 800 dni bez walki dla Murata Gasijewa. To była kompletna strata czasu. Gościu lewy, prawy, no, takie rzeczy to... No, worek wyłapuje takie rzeczy, worek bez mózgu. Natomiast okazuje się, że słabo przygotowany wujek z Albanii, obywatel z Albanii, kompletnie nie był przygotowany, przyjechał zrobić parę centów. Nie coś takiego wyobrażał sobie Murat Gasijew, natomiast jedna sprawa od niego. Przypomnę, problem Gasijewa, znaczy nie problem Gasijewa, Gasijew walczy o to, żeby nie mieć nic wspólnego z Warriors Boxing. Człowiek, który się wepchnął na to miejsce, czyli kolega Chryunow, znany jest z paru rzeczy, natomiast nie z tego, że potrafi robić normalne walki pięściarskie, nie wiem. Nie mówię oczywiście w tej chwili Muratowi, co ma dalej robić, natomiast no, fajnie to wyglądało sportowo, kompletnie żadnego sensu. Zniszczona ta walka przez dziennikarzy po obu stronach oceanu. W Stanach mniej, dlatego no, dostał kołka, walnął kołka, skończyło się, wrócił na ring. No, to zostało odhaczone, natomiast naprawdę Murat 105 kg bardzo mocno na tą walkę trenował. Naprawdę to były treningi, jakby to widzieliście. Niby dużo kilogramów, ale nie wyglądał. Nie był taki chubby, nie był taki jakiś grubasek. Szkoda tej pracy odhaczyć i zapomnieć. No, to była moja rada do chłopaków, mówiąc, słuchajcie, nie przejmujcie się, idziecie do przodu, każdy wie, kim jest Murat Gasijew, nikt nie będzie was oceniał na podstawie tego wujka z Albanii. Odhaczamy, no bo 47 sekund trwała walka, mój opis trwał 3 albo 4 minuty, więc to nie jest dobrze, jak opis trwa dłużej niż walka, no ale tak było. No i teraz najważniejsza sprawa dla nas przy okazji rozmów z Rosji. Połączyłem się również z kolegami od Saszy Powietkina, z nami wiele, wiele lat. Ludzi, którzy opiekują się bezpośrednio karierą Powietkina, mówią sobie, Przemek, no szok dla nas. Szok dla nas przede wszystkim dlatego, że ten obóz był naprawdę bardzo mocno kontrolowany. Wszyscy sparing partnerzy, bo te sparingi się już zaczęły, byli testowani. Wszyscy mieli wyniki negatywne. Wczoraj odbył się trening, wrzucam w tym momencie zdjęcia. Sasza czuł się fenomenalnie, kompletnie nic, no, wydolność, wszystko max, perfekt, przygotowana, wszyscy zadowoleni z tego, on zadowoleni, życiówka, sparring partnerzy dobrani, tak jak mówiłem, teścik, no i nie wygląda to dobrze. Natomiast z mojej strony, co ja się starałem przekazać, nie, słuchajcie, nie przejmujcie się tym jednym testem na razie, no bo mogę wymieniać 3 czy 4 nazwiska, daleko nie szukając. Herring, mistrz świata, Michaela Mayer, obecnie mistrzyni świata. Jeden test w Las Vegas podczas ich walki, pozytywny, walki odwoływane następnego dnia rano. Ten sam test, w tym samym miejscu, dokładnie przez tych samych ludzi. Test negatywny, no ale już walka odwołana. Natomiast tutaj dziwię się, że to tak szybko absolutnie poszło, że na przykład nie było jakiejś takiej sytuacji, tak jak mówię, wrzuciłem te zdjęcia z treningu Saszy wczoraj, że nie było takiej sytuacji, że Matchroom Boxing i strona Powietkina powiedziała, słuchajcie, to poczekajmy jeszcze ze 2 dni, przed walką nie jest jutro. Zróbmy jakieś parę innych testów, przekonamy się, jak to było. Dzisiaj Sasza jest w szpitalu. Wypowiedzi między innymi prasa rosyjska, cytuję Waliujewa, który przeszedł COVID, mówi, bardzo ciężko się to znosi. Natomiast przede wszystkim wydolnościowo, no, rzecz w boksie podstawowa. Natomiast tutaj żadnych problemów z wydolnością podczas treningów nie miał. Przypomnę, że to jest ta końcowa część treningu w tej chwili. Panowie mieli wyjść na ring za parę tygodni. Teraz się już tylko sparuje. Wytrzymałościowo wszystko było ok. Natomiast Waliujew mówi, że jeśli będą problemy takie jak on miał, no
Jest troszeczkę różnicy w budowie Walujewa i Saszy Powiedkina. Na szczęście dla Saszy Powiedkina problemy różne zdrowotne. Walujew, członek Dumy obecnie rosyjskiej, miał wielokrotnie. Nie będę tutaj zrzucał to na to, jak wygląda Walujew, jakie problemy miał zdrowotne, ale miał, to wszyscy wiemy, porównując go do Saszy Powiedkina. Natomiast no, jeśli miało być to jakaś przedłużony problem z COVID-em, wyłączenie z treningów i problemy z wytrzymałością, ten termin, który został podany obecnie przez Eddie Herna 30 stycznia, no to wiadomo, że to jest taki termin. I tak do tego podchodzi się w Rosji, żebyście mieli jasność. Te 30 stycznia, który jest podany, to jest termin taki przyszłościowy, no musimy coś wrzucić. Natomiast no, jest podstawowe pytanie, czy można tą galę wypełnić czymś? Nie sądzę, czy można, bo sprawa jest prosta. Jeżeli by walczył w tym terminie Dylan White z kimkolwiek innym, to 30 stycznia z Powiedkinem też nie zawalczy. To nie jest tak, że pięściarze wagi ciężkiej czy ktokolwiek mogą walczyć co miesiąc. No, a prawie dokładnie by tak było, więc jeśli będzie ktokolwiek wstawiony zamiast, słyszę nazwiska Cisory, są poddawane paru innych, no Cisora chciałby zawalczyć jeszcze raz, no póki może, no to wiadomo, że ten 30 stycznia z Powiedkinem nie doszedłby do skutku. Sami Rosjanie mówią, my spokojnie, na razie testy w Moskwie, natomiast termin 30 stycznia traktujemy jako luźny, rzucony przez Matchroom Boxing, nie jako coś, na co będziemy się przygotowywać, po prostu tego nie wiemy. Jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę i wydaje mi się, że no, nie wiem, czy to miało decydujące znaczenie, czy nie. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli nie, łatwo znaleźć wypowiedzi Eddie Herna, który liczył na to, że w listopadzie między innymi na tej walce uda mu się wprowadzić na salę między 2,5 tysiąca a 5 tysięcy ludzi, jakieś tam petycje do rządu Wielkiej Brytanii, żeby można było to zrobić. Wiadomo, że w tym momencie po tym ostatnim ograniczeniach listopad jest kompletnie wyłączony, więc nie wiem, czy się będzie bardzo spieszyło Eddie Hernowi zrobienie czegokolwiek solidnego w Anglii, nie mówiąc już o tych zmianach, które w tej chwili są związane z Dylanem White'em, dlatego że no, dostaje poważnie po kieszeni. No bo liczmy, niech by było te pomiędzy 2,5 i 3 tysiąca, zostańmy powiedzmy 2,5 a 5 tysięcy, zostańmy przy 3 tysiącach. No wiadomo, że tych biletów na Dylana White'a kontra Powiedkin to Rosjanie by kupili więcej. No to mówimy tutaj o poważnych stratach, no bo każdy z Was może spokojnie sobie przemnożyć, powiedzmy, 125 funtów przeciętnie. 3000 razy 125 to jest poważna suma. To jest poważna suma. Nikt w tej chwili nie mówi o takich sumach, a to tam sobie jakoś tam odrobię, nie potrzebuję w tej chwili, dam sobie radę bez tego. Nie, nie po raz kolejny, bo raz to można sobie odrobić, ale jedna, druga, trzecia gala bez ludzi, to dostajesz po kieszeni, to absolutnie dostajesz po kieszeni. Nie mówię, że to był powód, dla którego bardzo szybko tą galę z rewanżowym pojedynkiem White kontra Powiedkin odwołano, natomiast czy to pomogło, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, pozdrawiam Was serdecznie. Nagrałem coś do oglądania pomiędzy Ligą Mistrzów, trzymajcie się, u mnie wybory, także jak nie będzie vloga przez najbliższych parę dni, to znaczy, że prąd mi wyłączyli. No, inne możliwości nie ma. Trzymanko, na razie, najlepszego.